Cześć, dzisiaj mam zamiar wystartować z projektem stworzenia własnej reprodukcji gry na NES-a. Do tego celu musiałem sobie zorganizować parę niezbędnych rzeczy i tutaj pierwszym niezbędnym elementem jest oryginalna gra na NES-a. Wykorzystywać będziemy tę oto płytkę. Jest to płytka o nazwie NES TL-ROM 03, która posiada chipset MMC3, niezbędny do stworzenia gry, którą będę chciał tutaj zapisać na te dwa czyste, nowiusieńkie EPROMy. Grą będzie tytuł Squashed. Jest to amerykańska wersja gry, która niestety nigdy nie została wydana na Amerykę. Bardzo konkretny tytuł. Do tego celu jeszcze nam się przyda programator Mini Pro pod USB, dzięki któremu będziemy mogli zapisać pliki z grą na te czyściutkie promy. I przede wszystkim potrzebujemy tutaj odlutownicę czy też rozlutownicę, która posłuży nam do wylutowania starych EPROMów z zapisami gry Days of Thunder, także powolutku tutaj możemy zabierać się do roboty. To zabieramy się za wylutowywanie tych dwóch EPROMów. To obydwa EPROMy zostały tutaj objechane w koło tą rozlutownicą, także teraz będę tutaj podejmował się zadania wyciągnięcia tych dwóch starych EPROMów. To ten pierwszy EPROM tutaj w miarę łatwo sobie wychodzi. Może nie będzie z tym większych problemów. No. Dobra. To jeszcze z tym tutaj muszę się troszkę pobawić, ponieważ on w miarę mocno jeszcze siedzi. Także tutaj delikatnie będę ruszał te stópki od spodu. Pogięte, ale na całe szczęście wyszło. Dwa stare układy z zapisami gry Days of Thunder zostały usunięte. Tak prezentuje się teraz ta płytka bez tych dwóch EPROMów. Kolejnym krokiem tutaj będzie teraz przygotowywanie plików do nagrania na te dwa nowiusieńkie EPROMy. Mam tutaj przygotowane dwa EPROMy M27 C1001, dwa identyczne EPROMy o pojemności 128 KB pamięci. Akurat tyle kilobajtów pamięci posiadają nasze pliki, które będziemy na nie zapisywać, także teraz możemy spokojnie przejść do przygotowywania plików pod zapis. By przygotować pliki pod zapis na EPROMy musimy skorzystać z programu NES Mapper. Bardzo łatwy program. Tutaj mam Mini Pro, również bardzo prosty program w obsłudze, który obsługuje programator. No i niezbędny tutaj jest ROM z grą, który bez problemu będzie się odpalać oczywiście na emulatorze. Także można to zobaczyć. Mamy naszą grę Squashed. Dobra, to odpalamy NES Mapperka. Pierwsze co tutaj powinniśmy zrobić, to oczywiście załadować ROM. Muszę go tylko tutaj teraz gdzieś znaleźć. Squashed. Dobra, mamy. Gdy wciśniemy Analyze ROM, tutaj będziemy mieć niezbędne informacje, także program PRG posiada 128 KB pamięci i Character Size pliki HR również 128 KB pamięci, czyli taką pojemność powinny posiadać nasze EPROMy. I tutaj mamy jeszcze informacje na temat chipseta, także nasza płytka z gry Days of Thunder posiada MMC3 chipset. Teraz powinniśmy tutaj usunąć nagłówek NES, który jest w każdym ROMie z grą, jaki odpalamy na emulatorach. Także damy tutaj remove 16-byte NES header i tu musimy rozdzielić te dwa pliki PRG oraz HR. Tak więc wciskamy opcję output. Tu zostawiamy na auto i wciskamy po prostu prep.
OK. To temu programowi już możemy podziękować. Tutaj mamy plik squash-nes-proto. Dobra, to możemy usunąć. To jest nam niepotrzebne. Tu jest nasz plik PRG i tu jest nasz plik HR. Powinny to być pliki z końcówką, z rozszerzeniem bin. Także jest dobra, zgadza się. Tak prezentuje się program obsługujący programer. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj powinniśmy zrobić, jest wpisanie odpowiedniego numeru EPROM-u, jakie będziemy tutaj wykorzystywać przy zapisie. Jest to M27C1001. Dobra, to teraz szukamy w AL. I tutaj mamy opcję Fujitsu, SGS Thompson i ST. My mamy SGS Thompson, także wybieramy ten rodzaj i to będzie po prostu DIP32. Dobra, tutaj mamy informację, jak prawidłowo powinniśmy umieścić EPROM w programatorze. Dobra, zatem umieszczamy EPROM wedle diagramu, jaki nam się ukazał w programie. Tutaj oznaczyłem go sobie literką P, czyli na ten EPROM zapiszemy pliki PRG. I musimy to przyblokować. Na drugim EPROMie mamy C, czyli tu zapiszemy sobie pliki HR. Dobra, to możemy już spokojnie przejść sobie do zapisywania tych dwóch EPROMów. Jeszcze przed samym zapisem warto tutaj skorzystać z opcji Blank Check i upewnić się, że nasz EPROM na 100% jest czyściutki, że przez przypadek nie ma tam jakichś informacji zapisanych w pamięci. Check code memory empty, także wygląda na to, że wszystko jest ok. Także teraz sobie tutaj wczytamy nasz plik PRG squashed PRG, to jest to. Tutaj wszystko pozostaje bez zmian. Dobra, nasz program wczytany, także teraz wystarczy tylko wcisnąć programming chip i program. Dobra, to jedziemy z tym koksem. Zatem mamy programming successful, także możemy zabrać się za nagrywanie pliku HR. Kolejnym ważnym krokiem w tworzeniu tej reprodukcji jest odpowiednie przygotowanie EPROM-u przed włożeniem go do gniazd na płytce. Tutaj mamy oznaczenie HR, a tutaj PRG, także z tym nie można się pomylić. Wszystko tutaj jest jasne. Tutaj mam taki mały plan, według którego będę musiał się teraz posuwać z moimi poczynaniami. Także tutaj mam takie oznaczenie 1-2, co oznacza, że stópka pierwsza i druga musi zostać odgięta, a raczej wyprostowana. O, w taki sposób. To jest pierwsza, druga stópka. Teraz stópka numer 22, czyli tu mamy 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Także to jest ta stópka tutaj. Teraz mamy tutaj kolejną stópkę, którą musimy wyprostować. Jest to stópka numer 24, czyli to będzie ta.
I jeszcze dwie pozostałe stópki, to jest 30 i 31. To są, że tak powiem, dwie przedostatnie. To jest 30 i to jest 31. To tak prezentuje się teraz ten EPROM z wyprostowanymi stópkami. Tutaj mam teraz taki mały rozpis, który oznacza, że dziurka w slocie 31 to będzie ta, musi być połączona ze pinem 22. To jest ten pin, także tutaj sobie poleci kabelek i to samo tyczy się dziurka 24. Powiedzmy, że to będzie ta dziurka, musi być połączona z pinem EPROMu numer 2, czyli to jest ta stópka. I jeszcze dziurka numer 2 musi być połączona z pinem numer 24, czyli to będzie ten pin. I to jest cała filozofia na tutaj prawidłowe umieszczenie EPROMu z zapisami HR. Nic trudnego. Jak widzicie, kabelki zostały przygotowane, są one wlutowane w gniazdo 2, 24 i 31. To teraz śmiało możemy sobie włożyć nasz EPROM tutaj w ten slocik. O, bardzo fajnie wszedł, bezproblemowo. To teraz mogę kontynuować tutaj oblutowywanie tych stópek w koło i później już przylutuję te kabelki w odpowiednie punkty na EPROMie, czyli będzie to pin 22, pin 2 i pin 24. Tak prezentuje się teraz ten układ, który został właśnie wlutowany. Kabelki zostały podłączone w odpowiednie miejsca. Nawet poszło to dość sprawnie, bym powiedział, bez większych komplikacji. Dobra, to teraz trzeba przygotować drugi EPROM. Tutaj też mamy do wyprostowania kilka stópek i będzie to też stópka pierwsza. Stópka druga. 31 oraz 30, czyli dwie przedostatnie. I również 24, także tu jest 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. To jest ta. I dobra. Przy tym EPROMie również posłużymy się kabelkami, by połączyć ze sobą parę punktów, czyli pin 2 musi być połączony z dziurką numer 24, pin 24 będzie podłączony z pinem 16 i dziurka numer 1 będzie połączona z pinem numer 30. Prosta sprawa. Przewody zostały wlutowane w odpowiednie gniazda na płytce, to teraz można spokojnie tutaj włożyć sobie ten EPROM, który bardzo fajnie wszedł, również bez problemu. Dobra, to czeka mnie teraz kolejna część lutowania tutaj tych stópek. I cóż, później nie pozostaje nam nic innego jak po prostu przetestowanie tej gry i zobaczymy, czy wszystko jest ok. Dobra, to robota zakończona. Tak się to teraz prezentuje. Mam nadzieję, że to odpali. Także no nie ma co, idziemy testować. To nasza reprodukcja z powrotem ląduje do obudowy Days of Thunder. Jeśli gra będzie odpalać i nie będzie tutaj stwarzać żadnych problemów, nie będzie się zawieszać ani nic. Oczywiście stworzę sobie etykietę z gry Squashed. Także będzie to wyglądać tak, jak należy.
Dobra, nie skręcam tej obudowy. Tak powinno to odpalić. Zatem testujemy grę squashed. Na razie mamy tutaj jakieś pojawiające się kropeczki. A my chcemy ekran tytułowy. Jest. Muzyczka przygrywa. Także to jest dobry znak. Tu wybieramy one play. Do wyboru dwie postacie. Ja wybiorę tego Maru. Będzie akcja gdzieś na Księżycu. Zobaczmy, jak wygląda ten gameplay z tej gry. No bardzo ładnie, moim zdaniem. Z całą pewnością będę starał się tutaj to ogrywać. Jakieś power-upsy. O, tu chyba trzeba wziąć rozpęd. Skok. Dobra. Jak widzicie, gra odpala. Eksperyment się powiódł. Stworzenia reprodukcji. W przyszłości, jeśli uda mi się również tutaj załatwić jakieś kartridże, które będę mógł poświęcić, to stworzę kolejne reprodukcje z innymi prototypami gier, które nigdy nie zostały wydane. Zatem póki co nie pozostaje mi nic innego, jak się pożegnać i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, cześć!